Rada medyczna wydała zalecenia sprawie. Obostrzeń w Polsce Rada Medyczna trzeba ograniczyć imprezy i handel do minimum. Ograniczenie znak zapytania do niezbędnego minimum, imprez masowych działalności handlowej i artystycznej to nowe zalecenia rady medycznej przy premierze. Eksperci wskazują, że większe obostrzenia powinny obowiązywać zwłaszcza w powiatach. Gdzie liczba hospitalizacji na COVID-19 przekracza 9 na 100 tysięcy mieszkańców? Rada, na czele której stoi profesor Andrzej Horban, rekomenduje jak najszersze szczepienie osób do tej pory niezaszczepionych oraz przyjęcie trzeciej dawki przez osoby uprawnione. Zaleca również przestrzeganie zasad sanitarnych, dystansu, dezynfekcji i noszenia maseczek w miejscach wyznaczonych przepisami. Eksperci chcą ponadto, aby odpowiednie służby egzekwowały obowiązujące ograniczenia i przepisy epidemiczne, w tym niewpuszczanie i nieobsługiwanie osób świadomie je łamiących. Rada Medyczna, chcemy uniknąć paraliżu gospodarki i życia społecznego. Stanowisko wydano 22 listopada bieżący rok. Zalecenia, jak w nim wskazano, mają na celu ochronę życia osób niezaszczepionych i zdrowia pozostałych oraz uniknięcie paraliżu gospodarki i życia społecznego. Rada Medyczna jest organem pomocniczym premiera Mateusza Morawieckiego. Poza przewodniczącym profesor. Chorbanem, który jest głównym doradcą premiera do spraw COVID-19, zasiada w niej również 15 ekspertów medycznych, głównie z dziedzin epidemiologii, wirusologii, zdrowia publicznego. Rada analizuje i ocenia bieżącą sytuację w kraju, proponuje działania i opiniuje niektóre akty prawne. Sama nie może jednak wprowadzać obowiązujących reguł.